Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry, słuchacie Państwo Radia dla Ciebie. W magazynie sportowym dziś piłka nożna, bo równo za tydzień do gry wraca Ekstraklasa. O ostatnich przygotowaniach pomówimy z Tomaszem Sokołowskim, byłym reprezentantem Polski, mistrzem Polski z Legią Warszawa. Witam Cię, Tomku, serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa, dzień dobry, dobrego dnia. Tak, a naszym gościem jest dziś Tomku, w Twoje ręce oddaję przedstawienie gościa. Dobry kolega z boiska, po zakończeniu kariery jest przy piłce cały czas, tylko właśnie w innej roli, bardziej jako dyrektor sportowy, prezes Wisły Kraków, dyrektor sportowy Piasta Gliwice, a od niespełna kilku dni też prezes Lany Toruń, zespołu w drugiej lidze, który ma też i aspiracje, Jacku, tak? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, kłaniam się Państwu, Jacek Bednarz. Tak, od paru dni, dokładnie formalnie od 21 stycznia, sprawuję tę funkcję. Elana ma ambicje, Jacek Bednarz też ma ambicje, żeby być częścią dobrej Elany, która odnosi sukcesy. Można powiedzieć o jedno ostatnie spotkanie jeszcze poprzedniego sezonu, tego dla Państwa wiedzy. Elana miała szansę być w pierwszej lidze, jak to jest w piłce przewrotne. Przegrała u siebie mecz decydujący mecz z Olimpią Elbląg. Dzięki temu zwycięstwo Olimpia Elbląg się utrzymała. Elana też, ale nie awansowała. Także teraz wszystko przed nim. 4 chyba bodajże punkty nad strefą, czy 5 punktów nad strefą spadkową. 4-5 punktów do baraży, czyli wszystko przed nimi. Tak, czyli jest o co grać. Jakie cele, Jacku, w tym sezonie? Czy są jakieś konkretne, czy niekoniecznie? Czy ten sezon, o którym opowiadacie, który zakończył się tym dramatycznym meczem z Olimpią Elbląg, to generalnie był bardzo dobry sezon Elany. Po awansie z trzeciej ligi do drugiej od razu wydawało się, że w zasięgu ręki jest pierwsza liga. To, co byśmy chcieli zrobić, ten obecny sezon zaczął się przeciętnie i to, co nam chodzi, to żeby zbudować takie solidne podstawy do tego, żeby realnie pomyśleć znowu o walce o awans do pierwszej ligi, bo to jest arcytrudne. Realia. Tylko jak się zdarzy sytuacja, przykładowo, bo to w piłce jest wszystko możliwe, to nie mówicie nie, tak? Nie, będziemy od pierwszego meczu będziemy się starali grać jak najlepiej i punktować. Natomiast pychą z naszej strony byłoby myśleć, że ten cel będzie łatwy do osiągnięcia, tak? Przeciwnicy są również bardzo silni, też się wzmacniają tak jak i my, a więc zrobimy dokładnie tak, jak powiedziałem. Od pierwszego meczu, a gramy 29 stycznia, w ogóle unikatowy dzień generalnie w historii Elany, ale też piłki z tego regionu, bo będziemy grali mecz przeciwko Górnikowi Łęczna 29 stycznia, a więc następna taka okazja, żeby przyjść na Elanę, będzie za 4 lata. Zagramy o bardzo nietypowej porze, czyli o 19:68, a ta godzina koresponduje z datą założenia klubu i po raz pierwszy w ogóle w historii tego klubu zagramy przy sztucznym oświetleniu, bo dzięki miastu mamy już to sztuczne oświetlenie, które spełnia wymogi nawet ekstraklasowej relacji. A więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy mocniejsi niż na jesieni i będziemy, mam nadzieję, grać dobry mecz. Tylko już zamknąć tak, jak najbardziej. Tylko zamknąć jeszcze tę drugą ligę, to miałem kilka możliwości spotkań na jesieni jeszcze komentować i tych z Szuba, czyli na przykład Widzew Łódź, czy mam na myśli tutaj Łęczną, czy tam ewentualnie Stal Rzeszów, także tutaj jest wszystko bardzo, bardzo tutaj są zbliżone te drużyny. No to być może, panowie, spotkacie się jeszcze wiosną, transmisję w Telewizji Polskiej, drugiej ligi, Tomasz, można powiedzieć, stały współkomentator tych spotkań, więc kto wie, panowie. Ja jestem Tomkowi, tak jak i tobie, i winny za to zaproszenie, na pewno nie jedną filiżankę kawy, bo opijam was tutaj regularnie, więc Tomek, zapraszam cię serdecznie. O, jasne. Panowie, polecamy oczywiście uwadze wydarzenie. Trzymamy kciuki za Elanę. Miejmy nadzieję, zobaczymy ją wkrótce na boiskach pierwszoligowych. Jeszcze jedna ważna informacja naszym słuchaczom. Przypominam, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport, gdzie czekamy na Państwa pytania. Z najciekawszych postaramy się skorzystać. A są już pierwsze pytania. I właśnie w związku z pierwszym tematem, który chciałbym, żebyśmy poruszyli, pan Sławomir Solawa pyta o
transfer Piątka do Herty Berlin. No tak, zaczynamy od tego najgorętszego wydarzenia transferowego. Wczoraj oficjalnie potwierdzono przenosiny Krzysztofa Piątka do Herty. W tej przerwie padały już najróżniejsze kluby. Właściwie trudno było znaleźć klub, który teoretycznie nie chciał Piątkę. Jakiś PSG, nawet Barcelona gdzieś tam się pojawiła, Tottenham, Chelsea. Ostatecznie zagra w Bundeslidze. Na początek, panowie, jak oceniacie, Jacku, kierunek sam? Czy moim zdaniem to jest niezły kierunek. Generalnie ten kierunek taki, w którym futbol jest również żywiołowy, w którym jakby dynamika działań jest istotna, bardziej może nawet niż taktyka i technika, czyli powiedzmy kierunek taki iberyjski. Wydaje mi się, że to jest taki żywioł, w którym nasz napastnik się odnajdzie. Niezależnie generalnie też od tej tezy, to uważam, że dobrze dla niego chyba, że do tego transferu doszło. Oczywiście przy okazji ktoś wykonał wielką pracę, tak jak tutaj zwróciłeś uwagę, taką marketingową, żeby on był bez przerwy w tym styczniu towarem takim gorącym, a więc tych klubów tam faktycznie się pojawiło mnóstwo, moim zdaniem częściowo wyłącznie ze względów marketingowych. Hertha jest drużyną, która szuka też jakby swojej tożsamości w Bundeslidze. To jest od lat zespół ze stolicy, ale który trochę jest w cieniu tych tak naprawdę wielkich Bundesligi. Ktoś... Mówi się o dużych pieniądzach, nie wiem, czy słyszałeś, Jacku, tak? Tak, ale tam jakby generalnie od dłuższego czasu te pieniądze są, natomiast no, pojawienie się też Klinsmana, tak, tam ma to spowodować, żeby ta Hertha była też drużyną będącą w stanie na stałe w tej czołówce Bundesligi się pojawić, tak? I jeśli tak przyjrzeć się, jak oni grają ten sezon, to jest to drużyna, która ma taką sinusoidę generalnie, wyników również. Moim zdaniem brakuje jej chyba faktycznie takiego killera w polu karnym, który by im pomógł regularnie zdobywać gole i stąd te pieniądze na kogoś takiego. Jedna z tych ekip, która najmniej strzela w Bundeslidze, na razie 13 miejsce, ale jak Tomek wspomniał, nowy sponsor, dużo pieniędzy wpompowanych i mają naprawdę takie mocarstwowe plany. Tak, no ktoś wpadł na pomysł, żeby to Piątek był twarzą tego nowego projektu, więc ktoś ocenił, że Piątek to nie jest wypalony talent, tylko talent taki uśpiony wciąż i wciąż widzą w nim potencjał. Tak, miał bardzo dobre wejście do Ligi Włoskiej, transfer, tu dużo szumu medialnie, to wszystko. Wydawało się, że ta kariera potoczy się dobrze, ale też chyba trafił na taki okres Milanu, przebudowy, zmiany trenerów. I po prostu jakby już na równi pochyłej zjeżdżał, można powiedzieć, taki bez trzymanki, taka jazda była, mówię tutaj w wykonaniu, tutaj Piątka, jeszcze transfer Ibry do Milanu, to już jakby, już to troszeczkę mówiło, dużo oczekiwania od niego, że będzie strzelał bramki, że będzie sam sobie wypracowywał, nawet jak Milan właśnie słabo gra, ale tak się nie stało i teraz no czas na jakby odbudowę jego i też jestem ciekaw, czy on sobie poradzi. Na pewno ma ambicje i to podkreśla i chce na pewno udowodnić, że potrafi grać w piłkę, potrafi strzelać bramki i czy to teraz będzie dobry klub dla niego. To jest właśnie dobre pytanie. W trakcie przychodzi do klubu, wiadomo, że to jest też niełatwe. Wejść do drużyny, poznać zawodników, te wszystkie, czego się od niego oczekuje. Miejmy nadzieję, że tutaj no i dyrektor sportowy, i sam trener, no patrząc na jego umiejętności, że dobrali właściwego faceta dla siebie, bo też oni walczą o to utrzymanie. To nie jest tak, że oni już mają pewne, bo tam chyba bodajże 5 punktów, tam 4 punkty nad strefą spadkową są. I ciężka będzie tutaj praca do wykonania. Tak, wspomniałeś, że trochę taki ciężki, trudny czas, jeśli chodzi o ten transfer Piątka do Milanu, że nie do końca się w tym wszystkim odnalazł. Ja pamiętam niemal równo rok temu Piątek debiutował w Milanie. Pamiętam w jakich okolicznościach. Od razu właściwie odpalił, zaczął strzelać, był bohaterem tłumu. Kibice skandowali jego nazwisko. I teraz tak, w tym tygodniu oglądałem mecz Pucharu Włoch. Grali z Torino bodajże. Piątka w drugiej połowie zmienił Zlatan i Piątka pożegnały gwizdy. Trybun odszedł właśnie w taki sposób, przy głosie właśnie buczenia, gwizdów. Właśnie jak to się mogło nie udać po prostu? Co się stało, że ta historia piękna się nie potoczyła dalej, tak jak na początku, tylko to upadło? No bardzo dobre pytanie. Myślę, że chyba w sedno trafił Tomek. Oczywiście
kibice Genui, pewnie jeśli któryś z nich słucha nas teraz, to mnie ukrzyżuje, ale ja powiem coś może kontrowersyjnego dla nich. Piątek został jakby lokalną gwiazdą w Genui, dobrej drużynie, ale nigdy nie, tak, to nigdy nie był taki brand jak Milan, jak Juventus Turyn, jak AS Roma, tak? To była taka drużyna, powiedzmy... Solidna drużyna Serie A. I tam był lokalną gwiazdą, wielką gwiazdą. Wszystko tam się działo jak w pięknym śnie, świetnie się zaadoptował, był wartościowym człowiekiem i co najważniejsze, spotkało go coś, co poczuje każdy z nas, mianowicie dostał kredyt zaufania i każdego dnia ten kredyt spłacając, to ta jego pozycja się budowała i ludzie w niego wierzyli. Chcieli jakby razem z nim budować tą jego pozycję, bo drużyna miała z tego interes. Według mnie w Milanie nie udało się z innego powodu. Milan, tak jak Tomek powiedział, Milan był drużyną w tarapatach. Z dużym brandem, który padł w tarapaty, zatrudnił swoje wielkie gwiazdy, które nie potrafiły go wyciągnąć z kłopotów. I nagle okazało się, że warto było położyć sporo pieniędzy na stole, żeby na swoim wewnętrznym rynku pokazać właśnie też również tym, którzy dzisiaj gwiżdżą na piątka, a wcześniej gwizdali na kogoś innego, też wielkie nazwiska, nawet dużo większe nawet niż on. On miał uratować tą sytuację i tak jak w Genui od początku strzelając, tutaj również tą sytuację uratował. Natomiast to, co według mnie nie stało się w jego przypadku, to, że Gattuso nie miał dobrego pomysłu generalnie na niego. On go wrzucił po prostu do tej drużyny, która sama miała, uważam, sporo kłopotów i ich ciągle nie potrafił naprawić. I nie stało się tak również po zmianie trenera. Cały czas wierzono w coś, co według mnie się nie mogło stać, dlatego że według mnie on nie pasował do tego, aby być tego rodzaju zawodnikiem, którego oni chcieli. Cofnięcie się jakby, zrobienie kroku do tyłu do drużyny, która właśnie raczej myśli, patrzy za siebie, bo Hertha jest drużyną, Tomek ma rację, która patrzy za siebie, bo tamten dół jest blisko, ale on tam może ten status jakby osoby, która będzie miała zaufanie kolegów, jeśli będzie strzelał, a wierzę, że będzie, odzyskać i w zupełnie innym, nowym środowisku znowu się zbuduje i będzie jakimś silnym psychicznie wierzącym w swoje umiejętności i w ten dar strzelania i to go, mam nadzieję, znowu wywinduje na rynku piłkarskim dużo wyżej. Milan go po prostu, jakby to powiedzieć, on go przeżył i wypluł. Tak mówiąc oględnie bym to nazwał. Tyle, co wpompował, będzie chciał i to odzyskał, tak? I to chciał się ewentualnie pozbyć, bo też tam i też finansowe sprawy to wchodziły, że tam, żeby nie przekroczyć budżetu i chciał odzyskać jak najszybsze pieniądze, a tu teraz taki okres był, że 30 milionów położone, czy prawie 30 milionów euro, to dla klubów to nie jest jakiś duży wydatek, a chciał szybko tą sumę jakby wyciągnąć, póki jeszcze można, tak? Póki jeszcze ten piątek gdzieś tam coś znaczy. Ale to trzeba przyznać, że jeśli ktoś gwiżdży na piątka w tym ostatnim meczu, uważa, że to był zły transfer, to mimo wszystko gratuluję i to pokazuje, jaka jest wartość samego zawodnika, jeśli nieudany transfer spieniężasz w takiej pozycji księgowej. Tak? To jest na pewno dowód, że to jest wartościowy człowiek. Tak, na pewno widać, że Hertha pokłada w nim duże nadzieje, bo ma kłopoty z napastnikami i piątek potrzebuje pomocy teraz, żeby się gdzieś odblokować, ale Hertha też potrzebuje pomocy i to właściwie może zaskoczyć. Jeszcze rozmawialiśmy przed wejściem, Arku, na temat Paco Alcacera, który z Borussii Dortmund, gdzie tam też miał dobre momenty i był znaczącą postacią i odszedł z tego klubu, tak? Przyszedł młody Haaland i musiał odejść i na przykład tak też się zastanawiam, dlaczego ewentualnie Hertha Berlin na przykład po zawodnika, który jest w tej lidze, już ograny jest, nie sięga, tak? Że może. Tu sięga po coś, które, że może gwarantować, ale też nie jest do końca pewne. Być może to jest kwestia tego jednak, że Jurgen Klinsmann... Że taki pasuje im zawodnik. Właśnie, Jurgen Klinsmann szuka... On nie jest jakby typowym, przepraszam za to wyrażenie, nie jest typowym Niemcem, tak? On ma trochę takiego... To jest taki coaching, bym powiedział, bardziej taki, nie od kreski do kreski. To nie jest tam Friedenfunkel albo... Czy albo... przesiąkł troszeczkę Ameryką? Tak, ja myślę, że tutaj też chodzi o coś takiego, tak? On wprowadza tą świeżą krew kogoś z zewnątrz też po to, żeby w tej drużynie coś się podziało, żeby to też jakiś skutek między tymi zawodnikami wywołało, więc dla niego być może transfer Paco byłby takim wkładaniem czegoś, co się wszyscy spodziewają, tak? A potrzebuje też żeby w tej drużynie trochę nowej krwi spowodowało, że wszyscy razem pójdą do góry. Poza tym ja myślę, że on też wierzy w to i powinien według mnie, że
wiedząc, jaki jest potencjał Piątka i co on może dać, że on teraz tą rękę do niego wyciąga i nagle ten każdy człowiek w tej sytuacji, tak, on da z wątroby jeszcze więcej niż Paco na przykład. Tak? Okay. Czy się pomyli Klinsmann, zobaczymy niedługo. Ja trzymam kciuki, żeby wszystko poszło tak jak w Genui, bo my też potrzebujemy go w reprezentacji. Jak najbardziej. Panowie kibice, nasi słuchacze domagają się już przejścia do tematu Jarosława Niezgody. Przesadziłem z tym, domagają się, ale padają kolejne pytania. Myślę, że w pierwszej części zaczniemy ten wątek, bo wczoraj również już oficjalnie doczekaliśmy się potwierdzenia transferu Jarosława Niezgody do MLS, do Portland Timbers. No tak, długie strasznie testy medyczne. Dawno nie widziałem tak długich, aż zaczęliśmy się zastanawiać, czy Jarosława nie zobaczymy z powrotem przy Łazienkowskiej zaraz. Trochę to takie dziwne było. Okazało się, że to też sprawy zdrowotne, dodatkowy zabieg, który musiał przejść. No tak, długo. Tak, ja wszystkich szczegółów nie znam, więc nie chcę się tutaj jakby specjalnie mądrzyć w tym wszystkim, w tej całej sekwencji wydarzeń. To, co daje do myślenia, powinno nam dać do myślenia i jakby też z punktu widzenia moich doświadczeń zawodowych, to, że ten kontrahent nie wycofał się z tej umowy natychmiast, gdy się pojawił problem. I to takie jest, bym powiedział, cywilizowane i takie... Jacku, chyba oni wiedzieli na przykład, że miał pierwszy problem, bo tam gdzieś pojawiły się informacje tego, że oni już go wcześniej chcieli, już go wcześniej widzieli, tak? Już przymierzali się do niego, tylko nastąpiło to teraz. Wiedzieli, że miał na pewno problem tej operacji, tej ablacji na sercu robione. Teraz to wykryli, jak to Amerykanie praktycznie prześwietlą cię, to kurde, wszystko znajdą i można powiedzieć, że naprawią cię, zrobią coś z czegoś, co w Europie się nie uda, w Ameryce się uda. I w tym momencie stwierdzili, że warto poczekać, zastanowić się, dogłębne badania i nie wypuścić już zawodnika, jeżeli jest na 100% zdrowy. Tak, ale jakby jak sięgniesz pamięcią do naszej młodości, a później do tej wiedzy dołożysz to, co się działo teraz już w XXI wieku w tej branży, no to jednak generalnie też przy tej skali inwestycji, którą poczynili Amerykanie, informacja, że zawodowy sportowiec ma kłopoty z sercem, to w takiej typowej sytuacji oznacza natychmiast okopanie się na swojej pozycji i rezygnowanie, bo ja się boję podjąć ryzyka. Tak, to, co mnie tu w tej sytuacji ujmuje, to, że Amerykanie postąpili inaczej. Tak, tam pewnie była trudna jakaś rozmowa, bo mimo wszystko jednak nie spodziewali się, że przed, jakby po podpisaniu kontraktu trzeba będzie nagle coś poważnego jednak z tym jego stanem zdrowia zrobić. Tak? Przeciągnąć. A więc na to zwracam uwagę, tak, że to jest bardzo, bardzo profesjonalne i bardzo niespotykane. Takie, tak, odważne i niespotykane działanie. Ja się bardzo cieszę, że ten zabieg się udał. Wierzę w Niezgodę, już tutaj mówiłem to nieraz. I chciałbym, żeby on tam grał i był zdrowy przede wszystkim. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Dokładnie, tak. Tym bardziej, że w ostatnich tam 10 latach mieliśmy parę razy historii z zawodników, którzy się przewracali na boisku i źle kończyli. Tak, więc tak, o tym czy to dobry kierunek, pomówimy jeszcze w drugiej części magazynu sportowego. Przypominam, w nasze studiu panowie Jacek Bednarz, Tomasz Sokołowski. Pomówimy też o tym, że pojawił się właśnie twardy orzech do zgryzienia dla trenera Vukovicia, który musi szukać napastnika. O tym wszystkim już za chwilę w drugiej części. Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla ciebie. W naszym studiu przypominam panowie Jacek Bednarz, Tomasz Sokołowski, a w pierwszej części rozpoczęliśmy temat Jarosława Niezgody, który od wczoraj już oficjalnie w MLS. Pytają internauci, czy to dobry kierunek. Zakrzewski, między innymi zastanawia się, czy jednak europejski kierunek, pada nazwa Torino, nie byłby lepszy dla Jarosława Niezgody. Tych klubów pewnie było trochę więcej, o których się spekulowało. Ostatecznie jest MLS. Dużo już o tym transferze mówiliśmy, zdążyliśmy to przeanalizować, bo było to już pewne od jakiegoś czasu, więc nie będziemy się rozwodzić za bardzo. Tylko chciałem zapytać o takie małe podsumowanie z panów strony, bo dwa wątki się poruszę a propos tego transferu. Czy nie za mało i czy nie za daleko? W sensie za mało, za tanio, może tak. Aha, no...
skończyliśmy tą pierwszą część puentą, że generalnie dobrze, że do tego transferu doszło, no bo z powodu tych zdrowotnych mogło go w ogóle nie być, tak? I oczywiście każdy, patrząc ze swojego punktu widzenia i oceniając ten ruch, będzie pewnie mógł jakoś uzasadnić swoją tezę. Ja śmiem twierdzić, że dla Jarka i dla Legii nadszedł taki moment, w którym trzeba było postanowić, co dalej, tak? Czy zostać z Legią trwale, jeszcze jakby pamiętając o tym, że gdzieś te kłopoty z sercem są, co robić. I to jest decyzja samego zawodnika, czy poszukać nowej pracy, też lepiej płatnej i coś w swojej karierze zmienić dla Legii, czy nie spieniężyć jednak czegoś, co ma wymierną wartość, tak? Więc chyba ani sam nie zgoda, ani Legia z tego punktu widzenia, czyli wysokości tego transferu, a również kierunku, być może to nie jest kierunek marzeń. Natomiast uważam, że dla Jarka MLS sportowo może być fajną ligą do grania. Tak? To jest jednak taki konglomerat wielu zawodników, którzy grają techniczny, ale żywiołowy futbol. Sporo zawodników z Meksyku, z Ameryki Południowej. On lubi taką grę, gdzie jest trochę przestrzeni, gdzie jest ciągły ruch, gdzie jest też jakaś kombinacja i szukanie swojej pozycji w polu karnym. Niezależnie od finansów, to może być miejsce, gdzie się będzie dobrze mu po prostu grało. A coraz więcej też Polaków tam faktycznie. Tak, tylko na ile teraz to był u nas, znaczy rozmawialiśmy z Markiem Citko telefonicznie, na ile to będzie dobre, to będziemy musieli poczekać trochę, bo też mówił o tym, że wybiorą taki klub, gdzie Jarek przy swoich tutaj możliwościach i właśnie to, co wspomniałeś, Jacku, no ruchliwości, szybkości, że będą po prostu będzie im pasował taki typ zawodnika, tak, że nie będzie walczał, nie będzie wślizgów, nie będzie robił nie wiadomo jakiego pressingu, że wybiorą taką opcję. No i trzeba się troszeczkę też przyzwyczaić do tego, że coraz więcej naszych od nas zawodników będzie może za ocean, bo i dobre suma pieniędzy dla klubów, to też dobry kontrakt dla zawodnika, a dopiero po czasie będziemy mogli ocenić, czy dany ruch był dobry, czy ta kariera dalej się rozwinęła jego na tyle, że mógł jeszcze ewentualnie wrócić do Europy, że nie tylko Europa dla, jakby tutaj dla Polaków jest, że ten rozwój kariery jest. I czy to będzie dobry ruch, czy i dla Legii szczególnie, tak? Zdobyła środki finansowe, ale pozbyła się najlepszego strzelca. I no to tak jest może być zmartwienie dla trenera. Patrząc teraz z punktu widzenia, Jacek, jesteś prezesem klubu, tak? I teraz ja jestem przykładowo trenerem, możemy tak sobie troszeczkę pomyśleć. I teraz oddajesz, sprzedajesz najlepszego zawodnika i co ma trener zrobić, tak? I właśnie, czy on musi się godzić, czy właśnie na takie coś, czy klub musi sprzedawać, był pod presją tego, że musi ten budżet zamknąć, bo chyba to na to wychodzi, bo nie musiał go sprzedawać de facto. Tak, myślę, że na pewno czekałaby nas jakby z perspektywy tego transferu. Rozmowa na początku grudnia, już wtedy musielibyśmy ją odbyć i położyć na stół wszystkie karty, żeby było wszystko jasne, dlaczego to robimy, po co to robimy i jeśli to zrobimy, to co powinniśmy zrobić, żeby nasza walka o tytuł nie była zagrożona. Trochę Legia jest nieprzygotowana? Nie, tego nie twierdzę. Tego nie twierdzę. Za tydzień mamy start ligi, tak? Ja wiem, tylko mamy... Nie ma napastnika. Przykładowo, mamy za tydzień start ligi, nie ma napastnika, nie był na obozie, wiedząc, że może coś do takiego dojść. Dla mnie, z perspektywy trenera, no to jest trochę niepokojące. Tak, oczywiście, ale być może my takiej rozmowy nie przeprowadziliśmy, natomiast być może w Legii taka rozmowa była i jednak te środki z tych transferów, które Legia zrobiła, one były niezbędne po to, żeby można było też spokojnie myśleć o przyszłości, być może nawet trochę osłabionym, ale być może w wyniku tej rozmowy, którą byśmy odbyli, okazałoby się, że jest po tych zmianach przestrzeń do tego, żeby jednak dać szansę Rosołkowi, na przykład, albo uznalibyśmy, że tą wiosnę zagramy z Kante jako podstawowym napastnikiem. Zima, jak wiesz, jest trudnym okresem do pozyskiwania wartościowych piłkarzy, ale dla Legii, i ja na pewno bym to ci powiedział, Tomek, 31 stycznia skończy się okno na zachodzie i wtedy część klubów, również tych nawet bardzo mocnych, będzie miała towar, który będzie chciała zagospodarować i to jest dla nas szansa na znalezienie dobrego i być może tańszego, że tak powiem, zamiennika czy uzupełnienie, bo to nie jest ładne określenie. I tak faktycznie może być. Ci ludzie, którzy z zachodu
czy po zamknięciu okna przyjdą, to będą ludzie, którzy są w sezonie przygotowani. Oni nie potrzebują regularnych przygotowań. To będzie raczej kwestia jakiegoś retuszu, wprowadzenia ich do drużyny, pokazania, czego się od nich oczekuje, a później wyciśnięcia cytryny do końca, żeby padały gole i żeby drużyna wygrywała. Więc tu są jakieś możliwości. Tak, ja bym tak kompletnie nie krytykował Legii, że się po prostu osłabiła, bo jeszcze pamiętajmy, że dopiero nasze okno otwiera się jutro. Tylko wiesz, to jest zawsze, masz niezgodę, który ci gwarantuje, może nie tyle samo bramek, 14 na jesieni tyle samo strzeli, ale gwarantuje ci te bramki, tak? I daje ci możliwość rywalizacji, bo grali przykładowo Kante albo niezgoda grał, sporadycznie gdzieś na dwóch napastników. Wiemy, że na przykład drobne urazy są jakby to wliczone i też tam Kante gdzieś miał drobny uraz mięśniowy i to też komplikuje trochę pracę. Absolutnie zgadzam się, nie mam nic do dodania, oprócz tego, że masz rację. Bym oczekiwał od prezesa, kolego, no to już dwie kandydatury, ja muszę coś wybrać, żeby coś dalej funkcjonowało, jeżeli chcemy się obronić, tak? Bo... Dobrze, ale ja bym jakby upierał się przy tym, żebym powiedział ci, Tomek, ale pamiętaj, że Jarek musi przejść zabieg. W naszym przypadku to jest kłopot. W przypadku MLS-u nie, oni dopiero zaczną grać, o ile sobie przypominam, za 2 miesiące. Oj, chyba nie. Tak? W marcu chyba grają. Chyba początek marca, ale on 2 tygodnie ten. Początek marca. Coś takiego. Więc, ale to jest o 3 tygodnie później niż my, tak? Jeśli Jarek by poszedł na operację w grudniu, nie wiem, czy pojechałby z Legią na przygotowania i nie wiem, czy za tydzień mógłby wyjść i grać w piłkę już, i czy byłby gotowy. Albo wyszłoby dopiero później ten, bo go by nie zbadali, bo by się czuł dobrze, no więc, a dopiero by wyszło. Więc to jest taka sytuacja, w której być może Legia nie mogłaby z niego skorzystać. No jest to temat trudny, na pewno super byłoby, gdyby ktoś tu mógł usiąść z Łazienkowskiej i jakby trochę nam tutaj otworzyć oczy na realia tego, tak? Ale myślę, tak, że to nie było. Jest taka szansa. Miejmy nadzieję, że ktoś się wkrótce pojawi. Ja kończę z panem. Zapowiedział się, możemy tak delikatnie, czy nie, Arku? Proszę bardzo, Tomku. No nie wiem, czy możemy. No wstępnie jestem dziś umówiony za tydzień. Aleksander Wukowicz tutaj dał mi zapowiedź jeszcze z Belek, żeśmy się tutaj wymieniali SMS-ami, że zapowiedział się za tydzień na pierwszej części, że nas odwiedzi. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość, że tu nic nie przeszkodzi, bo wiadomo, za tydzień już grają u siebie, w sobotę grają z ŁKS-em. Tak, jest ten Wukowicz, honorowy, słowny człowiek, więc raczej tu bym się nie obawiał. A tak kończąc temat, jeszcze panowie napastnika. No tak, wyobrażacie sobie, że Legia zimą jednak nie sprowadza nikogo jako wsparcie w ofensywie? Czy sam Kante wystarczy? Widzimy, jak zadrżeli wszyscy, kiedy złapał kontuzję. Pokazał chyba ten okres troszeczkę letni, że też nie chcą wydawać jakichś dużych sum. Gdzieś te przemyślane są ruchy. Niekoniecznie, wiesz, jeszcze wspomnę na pewno o Majewskim. Ta suma też jest porażająco duża. Tutaj suma za niezgodę, gdzieś są te pieniądze, gdzieś chcą wydać mądrze i chcą trafić, tak? Wiadomo, że też się mogą pomylić z danym zawodnikiem, żeby był na tu i teraz. Ale to pokazuje te ostatnie miesiące, że gdzieś bardziej są przemyślane te ruchy, trafione są szczególnie i na pewno, bo to nie wyobrażam sobie, żeby sam Kante gdzieś próbowanie ewentualnie z którymś z zawodników ofensywnych, czy ewentualnie też jest możliwość, to co Jacek wspomniałeś, żeby stawić czy Kostos, czy Rosołek może grać, ale to też... Może taka będzie też opcja. Nie wiadomo, jak na tym obozie, na ile mocno się pokazali, na ile mocno zaistnieli, że tutaj dostaną więcej szansy. No poczekamy, czy będzie gdzieś szansa, żeby ich ewentualnie wypożyczyć, bo też jest taka możliwość z ich strony, żeby dalej się rozwijali. No to już jest jakby pytanie do sztabu, do ludzi tutaj związanych z Legią, może za tydzień to się uda. Nie wiem, czy Jacek coś tutaj... Ja tylko bym dodał, że zgadzam się z tezą, że według mnie Legia ściągnie na pewno napastnika. Myślę, że w lutym się pojawi napastnik. Myślę też, że z tymi środkami, które pozyskała myśli, być może o Jorge Felixie z Piasta Gliwice, któremu ponoć kończy się kontrakt i którym byli zainteresowani. I wydaje mi się, że jeśli teraz się pojawi napastnik, to pewnie być może na tą rundę. I to może być, powiedzmy, jakaś taka lokalna gwiazda. Natomiast te pieniądze właśnie z tych transferów, o których Tomek wspomniał, one otwierają możliwość pozyskania kogoś w lecie na puchary. Kogoś takiego, powiedzmy, tuza jakiegoś, tak?
Moim zdaniem pojawią się jeszcze nowe twarze. Tak, tym bardziej, że faktycznie Legia parę milionów ładnych zarobiła na tych ostatnich transferach. Miło byłoby zainwestować część tych pieniędzy we wzmocnienia, nie tylko w zasypywanie dziury budżetowej. Wywołałeś też, Tomek, kolejny transfer. Na razie emocjonujemy się transferami z Łazienkowskiej. Radosław Majecki z Legii Warszawa do AS Monaco. Ale wiosną jeszcze zobaczymy go przy Łazienkowskiej. Według mediów 7 milionów euro plus milion za ewentualne bonusy. Podwójna korzyść właściwie dla Legii, bo z jednej strony rekordowy transfer, z drugiej strony jeszcze przez rundę nie trzeba się martwić w trybie pilnym ściągać bramkarza. Tu jak kapelusz z głowy tutaj przed władzami Legii, a akurat to jest właśnie doskonały przykład, że dla naszej ligi, która pewnie jeszcze długi czas będzie taką ligą tranzytową, jak to mówimy, czyli taką ligą, z której będzie się szło robić karierę, no to Majecki od dłuższego czasu pokazywał, że on, te jego aspiracje, żeby grać w wielkiej piątce, są absolutnie uzasadnione i to się dzieje. I też chyba dobry wybór generalnie, bo to nie jest też rzucenie się na głęboką wodę, a co do jakby generalnie jeszcze to, że ten transfer jest już i te przychody za chwilę będzie można zaksięgować, natomiast wszystko się odbywa jakoś tak nie na hura, tylko ma jakiś logiczny ciąg, tak? A więc zawodnik pomoże drużynie, w jego drużynie zwolni się po sezonie dla niego miejsce, bo dzisiaj ma bardzo silnego konkurenta, który pewnie ma duże szanse, żeby tą rywalizację wygrać, musiałby Majecki usiąść być może na ławce, po co, tak? Więc z każdego względu uważam, że to jest taki dobry przykład na to, jak należy prowadzić politykę transferową i jak ją puentować dobrym ruchem. 7 milionów euro. Waszym zdaniem, kto bił lepszy interes, patrząc na talent tego piłkarza? Legia, bo rekordowy transfer, czy właśnie AS Monaco? Znaczy, bo piłkarz, który będzie jeszcze lepszy. Mi się wydaje, że na początku to chyba mi się wydaje, że trzeba jakby tutaj, co Jacek wspomniał, dla Legii, dla Dowhania, dla całego sztabu, że taka kwota padła za bramkarza, który jeszcze, no, można powiedzieć, kilkadziesiąt spotkań w Ekstraklasie, tak? A jeżeli ten transfer do Monako, jego forma się rozwinie, że będzie to europejski format, to będzie można za ileś tam lat powiedzieć, że to była jakby promocja, gdzieś tam widzieli w nim potencjał i to może być światowej klasy bramkarz, ale na tą chwilę to mi się wydaje, że tutaj za bramkarza kwota na tą chwilę, no to się należy tutaj dla Legii, tak? Że taki transfer przeprowadzono. To prawda, ale myślę, że tutaj chyba wszyscy są zadowoleni, bo Monaco również, jeśli Majecki będzie zdrowy i nie wydarzy się nic takiego, co czasem burzy karierę, to był też dobry ruch, bo moim zdaniem oni nie biorą młodego, potencjalnie bardzo dobrego bramkarza, tylko przyjrzeli mu się i wiedzą, że to jest oczywiście potencjał, który jeszcze może się rozwinąć, natomiast już dzisiaj reprezentuje wystarczająco wysoki poziom, żeby powalczyć o numer jeden w bramce w ligę i tam na tej pozycji kupuje się bramkarzy za takie kwoty albo nawet większe. A więc oni według mnie robią dobry interes i przygotują sobie też jakby mentalnie zawodnika przez te parę miesięcy, żeby się tam dobrze poczuł i od pierwszego może meczu w przyszłym sezonie dobrze bronił. Ufam, że się nie mylę, choć pewności zupełnie nie mam, ale tak mi to wygląda. Oni się mu przyjrzeli, wiedzą, co umie, a chłopak umie bardzo dużo i ma też bardzo dobrze ustawioną głowę, żeby zrobić wielką karierę. Tak, pewnie chciałby się pożegnać pięknie z Łazienkowską, mistrzostwem Polski i kto wie, być może miejscem w reprezentacji Polski. Myślicie, że to jest człowiek ten trzeci do kadry na Euro? Oj, jest trudno, na tą chwilę trudno powiedzieć, bo mamy i Skorupskiego, mamy Gikiewicza, no to jest takie, jest Fabiański, wiadomo, Szczęsny, no jest wybór niesamowity, czy tutaj trener jakby, jeżeli ta dwójka będzie zdrowa, mamy tu Szczęsny, Fabiański są jakby to niepodważalni są do tej reprezentacji i jeżeli któryś z tych następnych bramkarzy, no to już od trenera Brzęczka będzie zależało, czy będzie właśnie chciał zabrać już młodego Majskiego na te zgrupowanie do reprezentacji z myślą o przyszłości. Czy ewentualnie, no tak by to wskazywało, tak, niż ewentualnie, ale też musi sobie zasłużyć. To nie ma nic za darmo, że broni w Legii i dalej się rozwija, już transfer do Monako i gdzieś będą mu się zdarzały błędy, bo jak wiadomo, jeszcze jest z tym, że te błędy na pewno mu się będą przytrafiały, a na tą chwilę, no, nie podejmuje się tego. O, okej, to...
Moim zdaniem to jest zawodnik na pewno na reprezentację i na mistrzostwa, ale za 4 lata. To będzie chyba jeden z murowanych kandydatów do grania w eliminacjach, a później mam nadzieję w turnieju mistrzostw Europy za 4 lata. To jeszcze inny temat, już na koniec tego transferu. Z perspektywy Legii i sytuacji kadrowej, no tak, teraz się nie musimy martwić o pilne szukanie bramkarza, ale już za kilka miesięcy pytanie, jak do tego Legia podejdzie, bo Legia nigdy nie miała kłopotów z bramkarzami. Jeśli ktoś odchodził świetny, to od razu Legia miała następcę i potem spisywał się świetnie. I teraz pytanie, jak Legia do tego podejdzie, czy Cieżniak, czy no są w odwodzie młodzi, ale jeszcze za młodzi, czy jednak no, szukamy kogoś innego, nowego bramkarza, żeby wzmocnić tę pozycję. Nie wiem, jak sądzicie. Legia ma naprawdę dobrą rękę. Tutaj na przestrzeni tych dwóch dekad to w zasadzie nie było sytuacji, żeby na tej pozycji nie miała wartościowego gracza i wydaje mi się, że tak się stanie i to docelowo też będzie ktoś relatywnie młody, kto tą karierę tutaj też taką mocną zbuduje sobie. I ja się zastanawiam, kiedyś pamiętam, ale to już było jakiś czas temu, przeczytałem gdzieś słowa Artura Baruca, który powiedział, że on jak skończy grać, to będzie bramka Legii. Więc kto wie, czy być może przynajmniej jakiś krótki czas, tak? Artur nie wróci tutaj po to też, żeby pięknie zamknąć tą wspaniałą karierę, pożegnać się też albo przywitać, to zależy, tak? I poczuć się jeszcze znowu chwilę dobrze w tej atmosferze, do której zawsze się przyznawał. Więc no, kto wie, tutaj możliwości jest, uważam, sporo. Na szczęście też jakby generalnie my jako futbol na tej pozycji produkujemy regularnie ciągle dużo bardzo dobrych zawodników. Kiedyś nie tak dawno z Ruchu wyszedł Grabara, przecież tak tych zawodników tego rodzaju uważam, że w akademiach naszych i w CLJ-ce pojawia się coraz więcej i tu na pewno Legia znajdzie godnego kandydata. W czerwcu przecież zakontraktowali z Olimpii Grudziądz, Wojtka Muzyk, tak? Wojciech Muzyk, także tutaj Cieżniak jest, to tutaj na pewno gdzieś ten mają i skauci, ale też i praca w Legii gdzieś w akademii, plus ten transfer, co mówiłem, to też jest możliwość dla tego młodego chłopaka. Także... Jacek rzucił hasło Artur Boruc. Oczywiście, zgadza się. Tak, to też jest ciekawe, czy on już tam myśli o tym, czy jeszcze będzie chciał powalczyć, jeżeli będą chcieli z nim przedłużyć kontrakt, czy on siebie widzi jeszcze tam w Anglii. I wiadomo, tutaj bramkarz, patrzymy na Buffona, 42 lata i dalej nie chce kończyć kariery. Wydawało się, że już powie ten, ale jak widzi, cały czas jest adrenalina, nie chce odpuszczać. No i to sportowcy mają. Chcą jak najpóźniej zejść ze sceny. A propos jeszcze transferów, to wiemy, że tej zimy nie odejdzie Michał Karbownik, jedno z odkryć tej rundy jesiennej. No ale pewnie odejdzie latem, zobaczymy. Zakładając, że na wiosnę potwierdzi tę klasę z jesieni, bo naprawdę chłopak był jedną z gwiazd. Czy faktycznie może paść kolejny rekord Ekstraklasen? Dzisiaj dzierży go Majecki. Tylko czy właśnie, o jakiej pozycji mówimy dla Karbownika? No, to też inna historia. Właśnie, lewa obrona, historia. Prawa, środek pomocy. No właśnie, on się czuje przez całe życie, jak grałeś w środku pomocy, teraz raptownie cię przestawiają na bok i ty wchodzisz do ekstraklasy, wchodzisz w buty seniorskie, sobie radzisz, to pokazuje, że masz duże umiejętności, tak? Na lewej stronie grasz, nie jest twoją nogą wiodącą, no to też się by chciało, bo też się przymierzają bodajże u Czesława Michniewicza, żeby zagrał na prawej obronie, bo też tam gdzieś będzie szukał i to też jest możliwość dla niego, że tutaj, jeżeli dostanie minut, to najważniejsze dla niego jest, żeby łapać grę, czy na poziomie reprezentacji junior, czy właśnie jak tu w Legii gra w seniorach, każde minuty zbierać doświadczenie, a później gdzie dany drużyna, gdzie dany klub będzie go widział, jego rozwój, gdzie najlepsza jego pozycja, trudno teraz przewidzieć na tę chwilę, ale na pewno to będzie w lato, może być jeden z łakomych kąsków. Ja teraz wszystkich przepraszam, teraz trochę mnie poniesie, ale dawno temu przypominam sobie, jak Barcelona ściągnęła do siebie Dani Alvesa, obrońcę. I jak ktoś popatrzyłby na niego, to pomyślałby sobie, Boże, to nie jest obrońca. On na tej obronie, w tej Barcelonie, no, zagrał mnóstwo fantastycznych meczów, zarówno broniąc, jak i atakując. I
Karbownik, jakby to porównanie oczywiście pewnie za chwilę... Nieproporcjonalne. Za chwilę, tak, nie wszyscy tutaj przeczołgają, bo zwariowałeś, Jacek, co ty gadasz w ogóle. Ale jakby uwzględniając proporcje, bo od nich nie zapominam, tak, to jest to ofensywny zawodnik, pomocnik, który świetnie się w tej nie swojej pozycji wpisał, broniąc się tym wszystkim, co na tym najwyższym poziomie jest ważne. Mianowicie tam, gdzie można było pokazać swoje umiejętności, swoje zalety, umiał je wykorzystać, a te wszystkie deficyty przykrył współdziałaniem z kolegą i dobrymi decyzjami. To nie jest wielki facet, ale jako obrońca broni sprytem, szybkością, dobrą decyzją, więc moim zdaniem otwiera bardzo dużo możliwości. Kiedyś... I według mnie, jeśli tutaj to będzie tak się rozwijało, to on też będzie na pewno łakomym kąskiem. Kiedyś Hertha Berlin sprowadziła dobrego napastnika Łukasza Piszczka, który potem okazał się jeszcze lepszym prawym obrońcą. A jeszcze tak, panowie, zupełnie już na koniec, abstrahując od wydarzeń przy Łazienkowskiej, patrzymy na to, co dzieje się za jej plecami, na ten pościg transferowy. Wszystkie kluby rozprzedają najlepszych zawodników. No teraz, właśnie o to chciałem zapytać. Wczoraj Haraslin, zimowa wyprzedaż. Buksa, tu Ricardinho z Wisły Płocno, dobrze mówię, Ramirez z UKS-u? Tak mówią, ja nie tak słyszałem. Mówią, już jedną nogą jest w Lechu i Jeftić, najlepszy strzelec, asystent, no dają najlepszego, sprzedają najlepszego zawodnika, no to pokazuje, jak drużyny podchodzą, jak myślą i ciekawe, czego się można spodziewać, Jacku, tak po takich ruchach, co? Jak ty na to patrzysz? Oczywiście można z tego próbować wyciągnąć jakąś generalną tezę i jakieś konkluzji dojść, ale ja chyba bym tutaj zachęcał każdego, żeby się jednak zastanowił, czy to nie, takie ogólnienie nie będzie jednak trochę przekłamaniem, bo jakby to rozebrać te wszystkie ruchy na części pierwsze i jakby powiązać je z konkretnymi miejscami, to na przykład powiedzmy takim spektakularnym ruchem w naszej lidze jest odejście Jefticza i ktoś powie, no tak, Lech się osłabił, ale ja mam wrażenie, że ten Jeftić od jakiegoś czasu on już też jest zmęczony Lechem i Lech jest zmęczony nim. A więc... Ja ci wejdę, Jacku, tylko że jak on był na boisku, to coś się działo w Lechu. Ja tak mam wrażenie i tak obserwuję to. Gdy jego nie ma, może była, to się źle działo w Lechu, ale z drugiej strony, czy Lech nie był bardzo uzależniony od niego, tak? Właśnie, słusznie, tylko że okazało się, że powiedzmy 1, 2, 3 sezony temu ten Jeftić był taką postacią, która powodowała, że Lech patrzył, czy już dogoni stawkę i czy już będzie walczył o puchary. Ten sezon jest taki... A czy nie budowałbyś wokół na przykład takiego zawodnika, który daje ci 5 bramek, 5 asyst i ma ciąg na bramkę i wszystko wokół się jakby dzieje dobrego w Lechu? Nie budowałbyś wokół niego jakby drużyny? Tak, zbudowałbym, tylko mam wrażenie, że wszyscy przeciwnicy z ligi, oni to już rozebrali na części pierwsze i wiedzą, co zrobić, żeby temu Lechowi z tym Jefticzem było trudniej. Wprowadzenie tutaj nowego człowieka, na przykład no jakby odkrycia, uważam, tego sezonu, czyli Ramireza, jeśli to by była prawda, to jest coś bardzo ciekawego. Więc gdyby te wszystkie problemy odejść, jakby powiązać z konkretnym miejscem, to niektóre uważam, że są całkowicie sensowne. Czyli znowu żeśmy nie porozmawiali o reformie na nie przykład. Nie porozmawialiśmy, ale to będziesz mógł się wyszumieć za tydzień. Za tydzień o czym za chwilę. Właśnie Jacek Bednarz, Tomasz Sokołowski, panowie, serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, dobrego dnia życzę. Powoli musimy kończyć. Arkadiusz Błaszczyk, ja słyszę się z państwem dopiero za 3 tygodnie. Na 2 najbliższe piątkowe magazyny zapraszam w imieniu Tomasza Sokołowskiego, który je poprowadzi. Dziękuję i zapraszam serdecznie i gorąco. Tak, będę słuchał nawet na urlopie. Polecamy się. Dobrego weekendu.